Dzień dobry Państwu. Spotykamy się na następnej prezentacji albo na moim wykładzie, jak ja widzę choroby zwierząt, jak je diagnozuję i w jaki sposób je leczę. Jestem w takim miejscu, gdzie ja odpoczywam, regeneruję się i gdzie czas zdecydowanie wolniej leci. Zostałem zaproszony przez Polską Akademię Zdrowia do przekazania Państwu mojego sposobu na zdrowe i szczęśliwe życie u zwierząt, za co bardzo dziękuję, bo może dzięki temu tych zwierząt szczęśliwych i zdrowych będzie zdecydowanie więcej. Bo w zależności od tego, co Państwo wiecie, tego będziecie szukać. Bo może czegoś nie wiecie, może trzeba rozszerzyć horyzonty i troszkę pogrzebać, poszukać, pozastanawiać się nad tym, co, dlaczego i stawiać pytania. Stawiać pytania, bo na pytania muszą być odpowiedzi. Skoro nie mamy na jakieś pytanie odpowiedzi, skoro nie wiemy, znajdźmy kogoś, kto na te pytania odpowie. Mówiłem o tym, co jest ważne w diagnostyce i w terapii u zwierząt. Rozmawialiśmy na temat aparatu biorezonansowego MORA, który używam już od prawie 17 lat. Mówiłem o tym, co dzięki takiej diagnostyce i takiej terapii możemy uzyskać i jak to wykorzystać. Teraz powiem o tym, do czego wykorzystuje się taką terapię biorezonansem. Biorąc pod uwagę również to, o czym wspomniałem, że to, co nam wyjdzie z badania, musimy to zastosować, a więc jak są braki, niedobory, to trzeba zasuplementować. Jak mamy niewłaściwe pH, to trzeba je zmienić na właściwe. Żeby nie wypłycić tej terapii biorezonansowej, że robimy to tylko biorezonansem. Bo oczywiście wiele spraw można zrobić samym biorezonansem, ale nie uzupełnimy tego, czego nie ma. Więc terapię biorezonansową wykorzystuje się do leczenia, no jak Państwo sądzicie, do czego? Cokolwiek wymienicie, to ja powiem tak. Do różnego rodzaju alergii, do nietolerancji pokarmowych, do grzybic, nie tylko przewodu pokarmowego, a innych, do zatruć toksynami środowiskowymi, do chorób układu krążenia, ostrych i chronicznych stanów bólowych i zapalnych, do chorób przemiany materii, no na przykład chroniczne zaparcia, otyłość, zapalenie nerek, wątroby, biegunki, choroby nerek, cukrzyca, choroby reumatyczne, choroby degeneracyjne, osteoporoza, choroby skórne, pasożytnicze, no, można wymieniać. Również i choroby nowotworowe. To, co mówiłem Państwu wcześniej, że dr Burg powiedział, że powinno się leczyć jakby wielokierunkowo, czyli nie pojedynczą stosować terapię, ale żeby ją zwielokrotnić, bo wtedy efekt będzie zdecydowanie lepszy. Dlaczego tak jest? Zadałem sobie takie pytanie, jak to przeczytałem kiedyś. I co się okazuje, że te same częstotliwości, a więc to, co wykorzystuje biorezonans jako diagnostykę i terapię, są w różnych miejscach, a więc podobne częstotliwości będą miały zioła, albo homeopatia, albo terapia światłem, albo terapia substancjami, które wytwarzają drgania. I tak jak każda choroba ma swój swoisty engram częstotliwości, tak samo do tego musimy dopasować swoisty engram częstotliwości terapeutycznej. Jeżeli weźmiemy kilka terapii, które działają tak samo, to wtedy zwielokrotnimy efekt tej terapii. Dlatego efektem biorezonansu, bo można powiedzieć, że biorezonansem będzie też akupunktura, stosowanie
ziół, homeopatia czy koloroterapia, bo mają właśnie tą swoistą identyczną częstotliwość ogniska patologicznego lub patogenu. W aparacie biorezonansowym jest kilkanaście różnych programów. Jest program pięciu elementów. To może kiedyś o tym wam opowiem. Jest to bardzo duża i głęboka wiedza z medycyny chińskiej, która opiera się na pięciu elementach. Element drzewa, wody, metalu, ognia i tak dalej. I każdemu z tych elementów są przyporządkowane różne elementy. Jak na przykład, jeżeli mamy element wody, przyporządkowany jemu będą nerki i pęcherz moczowy. Jeżeli będziemy mieli element drzewa, przyporządkowany będzie woreczek żółciowy i wątroba. Jeżeli będziemy mieli przyporządkowany element metalu, to będzie płuca i jelito grube. O, i tu jest wspaniały przykład teraz na to. Medycyna klasyczna widzi zasadność połączenia nerki i pęcherz moczowy, czyli to, co jest w elemencie wody. Widzi zasadność w elemencie drzewa, to, że woreczek żółciowy i wątroba są jakoś ze sobą powiązane, ale nie widzi wspólnoty czy wspólnego podejścia do tego, co jest w elemencie metalu, a więc jelito grube i płuca. Jaka tu jest zbieżność? Można powiedzieć, że to dwa zupełnie po dwóch stronach świata elementy. No okazuje się, że jednak nie. Dlatego można nawet to ocenić poprzez to, że ludzie, którzy mają choroby jelit, będą mieli astmę. Astmę często łatwo wyleczyć poprzez odpowiednią terapię jelit, a szczególnie jelita grubego. Tam, gdzie dochodzi do wchłaniania, do rozdzielania czystego na nieczyste. No ale to są dwa jakby punkty widzenia z dwóch różnych światów. Poza tymi elementami pięciu elementów mamy tak zwany program doktora Corneliusena, który stworzył ten program. Jest to przecudny program dla mnie, bo tam zaczyna się wszystko od podstaw. A więc jaka jest kwasowość, jakie jest pH, jakie mamy patogeny, czy zwierzę było odrobaczane, czy nie. Jeżeli nie było, to będziemy wiedzieli, z jakimi pasożytami powinniśmy walczyć, czy co powinniśmy usunąć, bo jeżeli nie usuniemy, to nie pójdzie terapia. I muszę wam przyznać państwo, że ponad 80% przypadków psów, które przychodzą na taką diagnostykę i terapię, niestety, ale mają pasożyty. A skoro one mają, to moje pytanie jest drugie. Czy ten pies jest jedynym zwierzęciem w domu? I najczęściej jest tak, że nie. Jest jeszcze jakiś kot, jest inny pies. A czy one były odrobaczone? No nie, no bo gdzie? No przecież one tutaj w zasadzie tak sobie biegają. Następne pytanie, a czy państwo są odrobaczeni? No my nie, absolutnie. Jak to my? My nie mamy pasożytów. No ale pasożyty są takimi organizmami, które chcą żyć. Ja im się wcale nie dziwię. One chcą żyć. Więc z jednej strony wykorzystują mechanizmy, jak przetrwać w naszym organizmie, jak się nie dać zabić albo nie dać się wypędzić. A z drugiej strony, skoro są w rodzinie, to mają piękną sprawę, piękną możliwość krążenia wewnątrz. Czyli jeżeli mamy psa, który ma lamblię i leczymy lamblię tylko u psa i nie ma efektu, bo ciągle te lamblie wracają i ciągle one są i są i są. Jakie jest pytanie? Skąd się biorą? No przecież pies ma tylko swój ogródek, poza który nie wychodzi. I co się okazuje, że jeżeli zalecam, aby się opiekunowie przebadali i zastosowali terapię przeciwlamblią, okazuje się, że choroba znika u zwierzęcia.
bo nie ma patogenu, który krąży w organizmie. W teście Cornelisena, kontynuując dalej, jest tak, że mamy możliwość sprawdzenia wszystkich makro, mikroelementów, pierwiastków, witamin, koenzymów, aminokwasów. Wszyscy wiemy, jakie one są ważne w naszym organizmie. Mamy możliwość sprawdzenia wszystkich tkanek i narządów, które nie domagają. A później, jeżeli je sprawdzimy, mamy następny program, program WALI, gdzie te narządy diagnozujemy już bardziej szczegółowo. W teście Cornelisena również jest program, który pozwala nam stwierdzić obecność metali ciężkich. Niezwykle ważny temat. Kompletnie albo bardzo rzadko wyciągany na wierzch, żeby używać go do terapii. Bo jeżeli nie wyrzucimy metali ciężkich z organizmu, terapia będzie szła bardzo powoli, bardzo niezdarnie. Musimy to zrobić. Następnym elementem w tym programie jest program związany z wszystkimi patogenami, z jakimi mamy do czynienia, a więc w pokarmie, w wodzie, w powietrzu. I dzięki biorezonansowi też możemy te substancje z organizmu wyrzucać. Następny test jest tak zwany test biokatalizatorów, jest test tak zwanych procesów degeneracyjnych, ale jest to specjalny test do diagnostyki i szukania przyczyn i możliwości terapeutycznych w przypadku nowotworów. Jest test Solisch-Isslera. Są to fantastyczne preparaty do terapii. Akurat nie miejsce teraz na to. Jest test ortomolekularny, który zawsze używam, żeby zdiagnozować, co podać zwierzęciu i jaki preparat powinien być w tym wypadku użyty. Oczywiście jest test geopatyczny, bo i zwierzęta podlegają promieniowaniu geopatycznemu. Jest test grzybiczy. W zasadzie chyba jedno zwierzę udało mi się przez te 17 lat zbadać, które nie miało grzybów. We wszystkich innych przypadkach tak jest. I jest jeszcze tak zwany test pierwiastków chemicznych, które są niezwykle ważne, bo okazuje się, że na przestrzeni tych lat, co stwierdziłem, że u większości naszych psów i kotów są niedobory witaminy D, są niedobory witaminy A czy E, ale również krzemu, bardzo często cynku, selenu, manganu, molibdenu, złota, srebra, platyny, jodu. W związku z tym to, co wspomniałem, wymaga zastosowania w terapii biorezonansowej, aby doprowadzić go do tego, aby nasze zwierzę było szczęśliwe, zadowolone, uśmiechnięte, radosne, a my razem z nim. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Do następnego wydania.